Dzisiejszym gościem jest pani Anna Czekwa-Zdankowska, reprezentująca Morsy Kujawskie Włocławek. Pani Anio, który sezon kończycie? Oj, powiem szczerze, że sezon to jest który? Nasty, bo lat minęło 8. Tak? 8 jakby, ale nieraz jest tak, że no tak, jest, sezon jest, zaczyna się sezon zawsze jesienią, w październiku, a kończy się w kwietniu, więc możliwe, że więcej tych sezonów było. Dobrze, to teraz z iloma ludźmi zaczynaliście, a z iloma teraz kończycie? Zaczynaliśmy w 2011 roku i było osób kilka, dosłownie kilka, do dziesiątki to tam nawet nie było chyba 10 jak zaczynało. Natomiast doszliśmy do kilkuset. Wiem, że dzisiaj ma być tutaj około 100 zawodników, tak można was określać? Uczestników? Określać nas można praktycznie, jak sobie kto życzy, bo hoj, zawodnicy. Dlatego, że w tej grupie są osoby różne, tak? Są osoby, które tylko wchodzą, są osoby też, które bardzo czynnie i aktywnie uczestniczą w morsowaniu i pływają, jeżdżą na rowerach, trenują różnego rodzaju sporty, także naprawdę i też przenoszą tutaj różne bakcyle jakby na nasze podwórko. Także można powiedzieć zawodnicy, można powiedzieć kąpiący się, można powiedzieć członkowie, uczestnicy, no jak to chce, tak? Potocznie nazywają nas morsami, tak potocznie. Dobrze, to co morsy dzisiaj tutaj przewidują na zakończenie sezonu? Bo widzę, odpaliliście grilla, ludzie zaczynają się schodzić. A jak zaczynamy? No my generalnie mamy taką tradycję, że zawsze hucznie i wesoło rozpoczynamy sezon. I tak też kończymy, a zawsze hucznie. Dzisiaj no impreza jest taka, widzę, trochę na luzie, jak nigdy, bo przychodzą wszyscy, pomału się witają, przyjeżdżają kluby z całej Polski. Widzę, że już Katowice przyjechały, Turek przyjechał, Zalesie, Toruń, Ciechanów, o i Telewizja Kujawy przyjechała. Także powiem szczerze, że tych klubów, czekamy jeszcze na Płock, widzę, Płock jeszcze nie dotarł, a wiemy, że ma dotrzeć, także tych klubów w Polsce jest trochę. Tutaj dużo chętnych, żeby przywitać się z panią. Dużo chętnych, jak chcecie państwo uczestniczyć w wywiadzie, bardzo proszę. Natomiast no, zawsze lubimy, ponieważ tak, no, jesteśmy już klubem rozpoznawalnym, tak? No, po tylu latach, gdzie wyjeżdżamy i staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu morsowym w Polsce, już i nawet za granicą. To jesteśmy naprawdę rozpoznawalni, nasze barwy, nasi członkowie są rozpoznawalni. Jesteśmy zapraszani do innych klubów. Też uczestniczycie w wielu różnych. Bardzo, bardzo aktywnie uczestniczymy, gdzie tylko się da i naprawdę jeździmy po Polsce, bo powiem tak, zamknąć się w swoim klubie to można, oczywiście jak najbardziej integrować się między sobą, bo natomiast my już mamy to za sobą, tak? Jak przychodzą do nas nowi członkowie, to się też praktycznie po kilku miesiącach czułem jak w domu, więc zaczynamy po prostu wychodzić poza klub i jeździmy po całej Polsce. I wtedy najlepiej się integrować z innymi klubami, co widać na załączonym obrazku, bo jesteśmy na przykład bardzo lubiani, tak? Się okazuje, że mamy kilka oczywiście zaprzyjaźnionych, tak bardzo dobrze zaprzyjaźnionych klubów w Polsce. Między innymi Katowice, Kraków, Toruń, Płock, z którymi się przyjaźnimy już od kilku dobrych lat i stale uczestniczymy w swoich imprezach, aczkolwiek też wiele innych klubów przybywa do nas z ciekawości chociażby, co tu się na Kujawach, w tym Włocławku dzieje. No i wszyscy wyjeżdżają w ciężkim szoku, oczywiście pozytywnym, tak? Bo powiedzieli, że takiej gościnności, no my mamy to we krwi akurat, na Kujawach mamy we krwi gościnność, aczkolwiek powiedzieli, że takiej gościnności nigdy nie widzieli, dlatego tak, mamy grill. Mamy żurek, zawsze na zimę jest grochówa pyszna, wszystkiego, wszelkiego rodzaju ciasta, mięsa, jakie tylko są możliwe, widzę. No tu koleżanka ci powiedziała, że akurat 5 wesel, tak? 5 wesel dzisiaj będzie. Czyli duża impreza. Duża impreza, tak? Zawsze każdy przynosi swój koszyczek, oprócz tego od klubu zawsze jest przyszykowany posiłek. No i no, zapraszam za godzinę, żeby zobaczyć, co tu się będzie działo. No dobrze, ale teraz wiem, że zaczynacie chyba rozgrzewkę. Teraz, tak, widzę, że już się pojawiły. No jeszcze się nie zaczynali. No ma taki luz, widzę, lajcik trochę, ale fajnie, też dobrze. Zaraz będziemy ogłaszać przez boomboxa, że zaczynamy rozgrzewkę, idziemy na miejsce się przebrać. Część pewno się tu przebierze. Rozgrzewka będzie na plaży. Przy muzyce mamy przygotowaną śmieszną niespodziankę, bo też staramy się te rozgrzewki robić różne, żeby nie były monotonne.
normalnie, przy normalnych kąpielach w niedzielę są to różne rozgrzewki. Przeważnie każdy rozgrzewa się pod wiatą, ewentualnie biega wokół jeziora, ale zawsze to są rozgrzewki przy muzyce. Natomiast dzisiaj chcemy zrobić taki śmieszne wydarzenie na plaży. Także. Nie, to trzeba zobaczyć. Więc po rozgrzewce wszyscy z wielką chęcią wchodzą do wody. W tym momencie zakończamy sezon w wodzie. Głośnymi okrzykami, śmiechem, zabawą, także jest wesoła, woda się gotuje. I po wyjściu z wody, po osuszeniu się i wszyscy udają się na taki skromny kujawski. Na 5 wesel. O, tak, na te 5 wesel. Powiem, że jak ktoś tu nie znajdzie czegoś, to będę zdziwiona, bo zawsze są takie. Chanów przyjechał właśnie. Właśnie cię Chanów. A gdzie masz strój księdza? To się ubieraj. Zaraz będzie. Przyjechał proboszcz. Jacek Weliacz. Tak. W takim razie, jak ktoś będzie chętny, żeby nowy sezon 9 albo pewnie 10 zacząć, to wpaść z linka, może się do was zgłosić. Powiem tak, standardowo. Pierwsza niedziela października rozpoczynamy, pierwsza niedziela kwietnia przeważnie kończymy. Zawsze standardowo wchodzimy do wody o godzinie 13. To jest nasza godzina stała od ponad 8 lat, więc myślę, niezmienialna raczej. Próbowano tutaj nas namawiać, ale powiem tak. Są takie kluby, że jak zaczęli zmieniać godziny, to teraz się okazuje, że się kończą tym. Te zmiany, że kąpią się o 11, o 12, o 13, o 14, o 15. I tak te kluby się trochę porozpadały, natomiast my się kąpimy zawsze o 13 i to jest godzina nasza. No proszę zobaczyć, są od lat 5 do 105. Są osoby 70-kilkoletnie, które pokonują kilkaset kilometrów dziennie na rowerze. Świetnie się mają, w ogóle dużo osób w pełni zdrowia. Także myślę, że. Myślę, że tak. Przede wszystkim aktywność, wyjście z domu, przebywanie w miłym towarzystwie, wesołym. Myślę, że. Ja jestem taki trochę nerwus, muszę powiedzieć, że też dzisiaj trochę tam się podenerwowałam, ale to tak krótko. Potem się wyciszam i się zaczynam bawić i jest już dobrze. Jak już się rozgrzejecie do wody, to już myślę, że będzie... Będzie dobrze, już będzie, że tak powiem, gęba roześmiana. Dziękuję bardzo. Również. Przekwa była moim gościem. Dziękuję serdecznie i zapraszam. A może się ktoś skusi, kiedyś się wykąpię. Zapraszamy przeważnie, jak jest przerwa, wtedy jest najprzyjemniejsza kąpiel.